Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani. Jeszcze raz się cieszę z tego, że mogę do was mówić. No i bardzo dziękuję za te słowa zachęty, za te wszystkie kciuki, za te powiadomienia i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki. Dzisiaj chcę troszeczkę z wami się podzielić na temat mojego poglądu a propos, kto rzeczywiście rządzi tym światem. Słuchajcie, no tak, no ludzie powiedzą, no Bóg rządzi, no ale Bóg, gdybyś tak powiedział, popatrzył trochę na historię, gdybyś tak popatrzył troszeczkę na historię swojego własnego życia, to byś zobaczył, że to jest jakaś dychotomia, to albo Bóg, albo ludzie, no jak to wygląda, no ale nie będziemy w to wnikać za bardzo, natomiast chcę powiedzieć, kto tutaj tak naprawdę rządzi, bo w naszych czasach ciężko jest dopatrzyć się, kto tak naprawdę stoi za tymi decyzjami, bo tego kogoś nie widać. To jest taki niewidzialny rząd. To nie łudźmy się, to nie są ci, którzy są z tej partii czy z drugiej partii, to nie ci, nie. Tak naprawdę ten rząd jest inny i chcę dzisiaj powiedzieć o tym, jak to działa. Moim zdaniem, ale jestem przekonany, że tak rzeczywiście jest. No, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że w ostatnich, ja nie wiem, no w ostatnich kilkudziesięciu latach to jest albo demokracja, albo nic. Wprowadza się wszędzie demokrację. No ale dziwne, kto tą demokrację wymyślił? No, teoretycznie wiadomo, no Grecja i tak dalej. Jeszcze przedtem u Słowian była prawdziwa demokracja, no bo myśmy się to wiedz i każdy już wiedział i każdy decydował i nie dał się zwieść, prawda? No i to była prawdziwa demokracja, że każdy miał tam, mógł się wykrzyczeć i tak dalej. No, później co było z tym, to już tam też nie wnikam. Natomiast my mamy coś takiego, co się nazywa demokracja reprezentatywna. No wiecie, to zostało tak już oficjalnie w naszych czasach, ponad 200 lat temu, stworzone przez Amerykanów. Ale zwróćcie uwagę na to, że tam jest jakaś taka sprzeczność, bo ci, którzy byli ojcami, założycielami, to byli wszystko bogaci ludzie, którzy przekazali władzę biednym ludziom. No, to nie ma sensu. To naprawdę nie ma sensu. To był taki amerykański eksperyment i on działa. Kochani, on działa. Teraz jest demokracja albo nic. Wszędzie, nawet w tych takich krajach arabskich, próbują wprowadzić demokrację i to na siłę. Ale dlaczego? No zwróćcie to, uwagę na to, że ta sprzeczność ma sens. To znaczy, ona jest pozorną sprzecznością. Ponieważ pomimo, że demokracja jako system to jest no, władza większości, to on służy nadal mniejszości. A w jaki sposób? No poprzednio było tak, że jak był król, no to było wiadomo, kogo obalić, komu tam łeb uciachać, kogo wymienić na innego. I to było bardzo widzialne i ten król ciągle czuł się taki, wiecie, ten sławny miecz Demoklatesa, chyba tak to się nazywało, wisiał mu ciągle nad głową. I dlaczego bogaci stworzyli właśnie coś takiego? No, żeby się zabezpieczyć. No, króla wiadomo, można, lud wiedział, kogo obalić. A teraz jest ta demokracja reprezentatywna i ci wybrani przez lud, ale pamiętajmy, że nawet w czasie wyborów trzeba mieć dużo pieniążków, prawda? No i wiecie, oni są wybrani tylko na 4 do 8 lat, ten rząd. I no i potem wiadomo, no czasami rząd może być po myśli tych superbogatych albo przeciwko myśli tych superbogatych, tak samo jak teraz było przecież przez 4 lata w Stanach Zjednoczonych. No ale kadencja się kończy, mamy następne wybory i widzieliśmy, co się stało z prezydentem Trumpem. No, bo to był taki troszkę spoza klucza człowiek, który miał własne pieniążki, który nie dał się kupić, nie potrzebował już nic więcej i był America First, prawda? No więc ci jednoświatowcy bardzo mocno go zaatakowali, to bezczelnie, prowokacyjnie i nie wygrał, chociaż wygrał. No i problem pieniędzy przy wyborach to jest jedna rzecz. No ale jak oni już rządzą, jak już są wybrani, ci wybrańcy, ci
posłowie, ci senatorzy, to zwróćcie uwagę na to, że w Stanach przykładowo u nas nie ma wielkiej różnicy. Bo gdzie Stany idą, tam świat podąża. To w Stanach jest kilku lobbystów świetnie opłacanych przez superbogatych, którzy wpływają na ostateczne decyzje tych właśnie wybrańców ludu. I oni mogą dużo zrobić, żeby wpłynąć na te decyzje. U nas to wygląda tak, że jest jakaś ustawa, no to tą ustawę trzeba jakoś ustawić, no to się tworzy komisję. I w tych komisjach jest bardzo dużo lobbystów, którzy reprezentują tych, których nie widać, których nie ma w rządzie, ale którzy faktycznie rządzą. I tam te wszystkie szczegóły, a wiemy, że diabeł jest w szczegółach, decydują. No jak trzeba, to nawet w nocy są jakieś tam komisje pracujące nad tym i później już decydujące. I oni, ci lobbyści, są opłacani przez posiadaczy. Słuchajcie, tak naprawdę rządzi niewidzialna elita. I wiecie, tacy, rzadko się mówi o Rothschildach, o Rockefellerach, a Rockefeller miał 80% całego przemysłu farmaceutycznego. I nie tylko w Stanach Zjednoczonych. No i jakiś tam Bill Gates. No i się trochę ujawnili podczas tych wyborów przeciwko Trumpowi. Trochę się musieli wychylić, wiadomo kto tam płacił i tak dalej, ale ta demokracja jest taką bardzo dobrą zasłoną, za którą chowają się szare eminencje, ci, którzy naprawdę rządzą. I oni są bezpieczni tam, tak. No, ale tutaj wrócę do samego początku. Jest tutaj w tym świecie po prostu książę tego świata i ten książę tego świata wykorzystuje chciwość i pychę. No, i napędza wszystkie systemy, to jest cały ten świat, prawda? No, ale jest jeszcze jednak Pan Bóg. I tu się rozgrywają te walki, te przepychanki na poziomie serca i na poziomie systemów, na poziomie każdego człowieka. Jest niewidzialna walka, która objawia się ostatecznymi wynikami, czyli owocami. I wewnątrz świata jest jeszcze coś takiego, co nazywa się Królestwo Boże. I w Królestwie Bożym to tak naprawdę rządzi Bóg. Natomiast on przekazał tutaj władzę nad światem ludziom. Później ludzie przekazali to diabłu, tam już za czasów Adama. No i teraz Pan Jezus odebrał tą władzę przez umieranie na krzyżu, przez nigdy nie podporządkowanie się Mu na rzecz ludzkości, ale to tylko dla tych, którzy Jemu ufają, którzy w Niego wierzą. No jest takie wewnętrzne królestwo, które się nazywa Królestwo Boże, to jest moralne, to nie jest geograficzne. No i jest oczywiście ten świat, czyli jego systemy. I w tym świecie rządzą niewidzialne elity. I one właśnie chcą pozbawić nas wolności. Trudno to teraz wam będzie przyjąć, ale chcą doprowadzić do głodu, do masowej umieralności, do zupełnej kontroli. Dlatego, bo boją się jednej rzeczy. Ulicy. Licznej ulicy. Jak są puste ulice, jest spokój, ale jak ludzie wyjdą na ulicę, to jest paskudnie. Dlatego dziel i rządź ciągle jest stosowane, nic nowego. A my powinniśmy trzymać się Boga. I zastanów się, w jakim królestwie, według jakich zasad ty żyjesz. Wszystkiego dobrego.